Dzień dobry. Witam i zapraszam na prezentację planu czytelniczego na listopad. Ale ten plan czytelniczy będzie bardzo specyficzny, więc dlatego posłuchajmy najpierw jakiejś pięknej melodii, która wprowadzi nas w intelektualny nastrój adekwatny do rozważań w tym odcinku. Zapraszam. No więc sytuacja jest następująca. Plan na ten miesiąc był bardzo godny. Plan na ten miesiąc powstał kilka miesięcy temu. Niestety jednak nie wziąłem pod uwagę, że decyzją pajaców z FIFA Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą miały miejsce na przełomie listopada i grudnia. Co oznacza, że od połowy listopada do połowy grudnia nie bardzo będzie czas na czytanie książek, gdyż będzie liczyła się tylko piłeczka. Będzie to czas memów, będzie to czas takich najgłębszych hejtów narodowych. Coś wspaniałego. Czas wyśmiewania się z nieudanych zagrań. Najpiękniejszy czas raz na 4 lata, który się trafia. I dlatego niestety książki zostaną podporządkowane piłce, bo tak jak świat będzie podporządkowany piłce. No więc zobaczmy, czego najprawdopodobniej w tym miesiącu u mnie nie będzie, a co być miało. Miał to być non-fiction November. Non-fiction November, proszę Państwa, prawdziwy tak książkowy u mnie w ogóle, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No, ale go nie będzie, bo za bardzo nie będzie o czym mówić. O czym mieliśmy mówić? Otóż chciałem Państwu i sobie też trochę przeczytać książkę Krzysztofa Krzyżewskiego W stronę Ksenopolis, zbiór esejów o historii Europy Środkowej i Wschodniej, ale także tak z tego co wiem zakręcającej mocno na południe w tej swojej środkowo-europejskości. Miało być Larego Wolfa Wynalezienie Europy Wschodniej, czyli książka, na którą bardzo długo czekałem, żeby ją przeczytać. No i nie wiem, czy ją przeczytam w tym miesiącu ostatecznie. Ale Larego Wolfa, przypominam, czytałem książkę o idei Galicji jakiś czas temu i to bardzo dobra książka. W ogóle cała ta seria Biblioteka Europy Środka to jest rewelacyjna, ale niestety najprawdopodobniej nie będzie też Larego Wolfa. Niewykluczone, że nie będzie też Mitu Galicji, czyli takiej monografii, takiego opracowania dotyczącego Galicji w różnych jej wymiarach. To jest taka książka bardzo albumowa, no ale
chyba też jej nie będzie. Wydaje się, że nie będzie też książki Claudio Magrisa o demokracji, pamięci i Europie Środkowej, czyli kolejnej książki z Biblioteki Europy Środka. Książki, na które też dosyć długo czekałem, którą bardzo chciałem sobie przeczytać, ale nie wiem, czy dam radę przeczytać ją w listopadzie, bo chyba tego się nie uda zrobić. Miała być książka Marcy Shore, Smak popiołów. Dziedzictwo totalitaryzmu w Europie Wschodniej. I wydaje się, że Marcy Shore też nie będzie, chociaż wpisuje się ten tytuł w cały koncept tego środkowoeuropejskiego listopada. Czegoż miało nie być jeszcze? Znaczy, co miało być? Ha! Miała być książka Nasza wojna, monografia na temat I wojny światowej, ale bardzo specyficzne, bo napisana z perspektywy polskiej i napisana przede wszystkim z perspektywy środkowej wschodnioeuropejskiej. To nie jest na Zachodzie bez zmian. Tutaj nikogo nie interesuje, co działo się pod Verdun. Tu interesuje autora to, co działo się pod Gorlicami i jak, co działo się na terenach Polski i krajów ościennych. No, wygląda na to, że niestety tej książki też nie będzie. Niewykluczone, że nie będzie też książki 1989 Jesień Narodów. Też takiej monografii pokazującej przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej w roku 1989. Przemiany, które akurat ja miałem to szczęście, że mogłem oglądać na żywo. W sensie żyć w takim wieku, że jeszcze te rzeczy dosyć dobrze pamiętam, ale wydaje się, że tej książki też nie będzie. Czy nie będzie książki rosyjskiej Źródła nazizmu Michaela Kelloga? Ta książka będzie. Ta książka będzie na początku, bo to jest tak ważna książka. To jest tak ważna książka w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, co robią tam Rosjanie i na czym polega idea rosyjskości i co Rosjanie dali światu. Więc ta książka będzie i to jest bardzo ważna książka. To jest bardzo ważna książka i ta książka ten miesiąc otworzy. Ta książka zmieści się na pewno. Ja tę książkę kiedyś już czytałem, więc wiem, co w niej jest. Natomiast będę teraz czytał ją zupełnie inaczej, bo będę teraz patrzył z perspektywy nie akademickiego spojrzenia na to, co wydarzyło się, w jaki sposób biali emigranci stworzyli niemiecki ruch nazistowski. Tak, dobrze Państwo słyszą, stworzyli niemiecki ruch nazistowski, tylko co też to mówi o idei rosyjskości, o współczesnej Rosji. To jest bardzo, bardzo ważna książka i nią ten miesiąc otworzę. Co do pozostałych, nie bardzo wiadomo, czy się zmieszczą. No i jest jeszcze książka w planie, była przynajmniej, Mikrokosmos Davisa, ale no nie wiem, czy ona będzie też, no bo nie za bardzo jest czas, a to z kolei jest taka monografia o środkowoeuropejskim mieście na podstawie Wrocławia, ta cała monografia jest budowana. No wspaniała rzecz, jeszcze taki wątek śląski, no ale piłeczka wzywa. Więc proszę spojrzeć, jaki to miał być godny plan, jaki to byłby piękny plan. I dlaczego tego planu nie będzie? Dlatego, że pajace z FIFA zrobiły mundial w listopadzie i grudniu i nie dość, że tam pomordowali tych ludzi, którzy budowali te stadiony, to potem uczciwi youtuberzy nie mogą znacząco powiększać swojej publiczności i dostarczać im wysokiej jakości treści, bo będą musieli oglądać piłkę przez kilka godzin dziennie. Więc spójrzcie Państwo na to, czego tu nie będzie, piszcie do FIFA. A kiedy Państwo będziecie pisać, to dajcie znać, bo jeżeli oni coś odpiszą, bo może coś zrobimy, jakiś tutaj evencik z tego tytułu. Takie już więc to miał być plan na listopad. Co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Obawiam się, że niestety niewiele. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Zachęcam do posłuchania jeszcze kilku minut utworu muzycznego opisującego plan czytelniczy, a właściwie wykon tego planu na listopad. Do usłyszenia.